Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Let's Go Pikachu. Ostatnio zakończyłem gry właśnie Widzę Pokémon przed kolejną członkinią elitarnej czwórki. Dokładnie w tym bardzo tajemniczym, można powiedzieć duchowym scenariuszu, czy scenariuszu, bardziej mi chodzi o scenerię może, o. Dobra, zerknę na moje poksy, jak to one się tam mają. Mają się w sumie nieźle, widzę, że Starmie jest na froncie. To w sumie dobrze, bo trenerka ta będzie korzystała z poksów w dużej mierze trujących, więc Starmie, myślę, będzie wyborem optymalnym. Jestem Agata z elitarnej czwórki. Słyszałem, że Oak interesował się tobą, dziecko. Ech, ten dziwny starzec kiedyś był naprawdę bardzo przystojny, ale to było lata temu. Teraz jest cieniem samego siebie. No i cóż, chcę, żebyś uzupełnił jego Pokédex, głupiec. W każdym razie, Pokémony służą do walk. Hawkins, pokaż mi naprawdę, jakim trenerem jesteś. Okej, więc laska Gengarowa, fajna. Swoją drogą, czyli nie mówię o samej tutaj trenerce Agacie, a o tej lasce, którą ona trzyma. Dobra, więc na początek Arbok. Tak myślałem, że będzie to Arbok, więc zastanawiam się nie wziąć do Kinga, ponieważ Earthquake też byłby dobrą kontrą na Arboka. No ale okazuje się, że no cóż, nie byłem pewien, czy będzie akurat Arbok, czy nie. Dobra, w każdym razie Psychic z mojej strony. Earthquake mógłby nawet wykończyć Arboka, natomiast Psychic, no właśnie nie. Crunch! Dobra, się trzymam. I defense w dół. Ale dobra, tym się jakoś szczególnie nie przejmuję, gdyż tutaj trenerzy często się leczą, tak więc... w tym przypadku akurat nie. Co było dla mnie trochę zaskoczeniem, no ale dobra, się nie poleczyła. No dobrze, no to cóż, trochę punktów expa. No i kolejnym poksem, jakim przyjdzie nam się bić, będzie Whizzing. Mam nadzieję, że mój Psychic wystarczy, chociaż sądzę po tym, że na Arboka nie starczył. To na Whizzinga też, no niekoniecznie. Zobaczymy. Dobra, no Whizzinga wystarczył. No tak, no Whizzing jest dobry w defie, ale w spec-defie to już tak trochę gorzej. Dobra, no i kolejnym poksem będzie Gengar. Zaryzykuję i wyślę do walki Nidokinga. Pytanie tylko, czy Nidoking będzie szybszy? Raczej wątpię, ale na pewno będzie Earthquake silniejszy. Przecież ogólnie Nidoking ma chyba wyższy atak niż Starmie spec-atak, no i sam sobie Earthquake jest też o 10 punktów silniejszy. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Earthquake z mojej strony. Gengar Shadow Ball. Troszeczkę zaboli. Czy troszeczkę bardzo, tak nawet całkiem. Dobra, i Earthquake. Zdejmie to Gengara bez wątpienia. Dobra, czyli tak, większość poksów Agaty już pokonana. Więc pozostają jeszcze dwa. Z tego co pamiętam, jeden z nich był Golbat. A drugim chyba drugi Gengar albo Haunter. Dobra, Golbat. Na dobrą sprawę mam ataki na Golbata, ale wyślę do walki tu Pikachu, żeby mieć pewność, że sprawnie go wykończę. Dobra, leć partnerze i Golbat. Dobra, z Golbatem to... No, mam nadzieję, że pójdzie łatwo. Thunderbolt. O nie, trzyma się skubaństwo. No dobra, crunch w moją stronę. Troszkę wzięło, ale to oczywiście nie jest jakiś damage, którym bym się przejmował. Może być Splishy Splash na dobicie. Oni się tu nie leczą. Zawsze w każdej grze praktycznie się leczyli. Natomiast tutaj już nie. Albo, nie wiem, no nie leczą się w każdym bądź razie. Dobra, i kolejny Gengar, jak kolejny Gengar, to zaryzykuje znowu Nidoking. Dobra, leć król złoty, król fioletowy raczej. I iść. Wiem, że któryś z tych Gengarów używał taktyki z hipnozą i Dream Eaterem. Być może był to ten, no ale pewności nie mam. W każdym razie, który by to nie był, i tak będzie szybszy. Udało się uniknąć ataku, świetnie, Nidoking i Earthquake, no i... zdejmujemy Gengara. Dobra. No i tak oto, moi drodzy, wygrywamy mecz z Agatą. O, proszę. Jesteś wyjątkowym dzieckiem. No, powiedzmy. Wygrałeś. Więc cóż, ten stary głupiec jednak coś widział w ciebie, bez wątpienia. No cóż, idź dalej, młody. Dobra, więc pójdziemy i dalej. Tylko najpierw byśmy musieli podleczyć nasze poksy. W sumie to tak, Starmie najbardziej tutaj ucierpiał. Wszystko podleczę.
Super Potiona mam jednego, użyję go może na Nidoking w takim bądź razie. Chociaż akurat, czy Nidoking mi się przyda w nadchodzącym meczu? Akurat w nadchodzącym może niekoniecznie. A i właśnie, dobrze, że mi się przypomniało. Miałem Starmie nauczyć pewnego, bardzo istotnego, myślę, w nadchodzącej walce ruchu. Mianowicie Ice Beam. Ice Beam może być niezwykle praktyczny. Ice Punch, no to niekoniecznie. Choć tak naprawdę Primeape już ma Ice Puncha. A ja bym chciał jeszcze Ice Beama. Blizzard co prawda jest silniejszy od Ice Beama, ma siłę 110, ale celność tylko 70. Więc obniżyć celność o 30 dla podwyższenia ataku o 20 trochę mija mi się z celem. Nauczę go zamiast Thunderbolta, tak jest, bo Thunderbolt akurat nie przyda się jakoś szczególnie w następnym meczu. Choć de facto jest Pokémon, na którym byłby bardzo dobry, ale no akurat chyba nie. Zastanawiam się, co powinienem z drużyny wysłać na front. Wyślę może faktycznie Primeape'a. Bo we mnie stany tylko po prostu wycofka naprzód. Tak, Nidoking pewnie się cieszy, że wygrywamy. Tak jest. Dobra, więc chodźmy dalej do kolejnego członka elitarnej czwórki, jakim jest Smoczy Trener, który tutaj jest ze swoim Dragonite'em. Też mamy Dragonite'a. A więc ty jesteś Hawkins. Ja jestem ostatecznym liderem jakby elitarnej czwórki, albo przewodnikiem, przewodniczącym. Możesz nazwać mnie Lens, Smoczy Trener. Wiesz, że o Pokemonach w smokach powiada się, że są niczym legenda. Są ciężkie do złapania i trenowania. Coś o tym wiem, jednak ich moc jest niesamowita. Są naprawdę... Są też same w sobie niemalże nie do zniszczenia, bo są także niezwykle mądre. Albo mądrze jest z nich korzystać, może bardziej o to chodziło. W każdym razie jesteś gotowy na porażkę? Ale przygoda z ligą Pokémon się kończy, Hawkins. No i powiedziałbym, ale dobra. Więc walczmy ze Smoczym Trenerem Lensem, który ma 5 poksów i pierwszym z nich jest Sidra. Więc dobrze myślałem, że na początek będzie coś niesmoczego. Choć de facto Sidra ma smoczą ewolucję i sam Pokédex mówi o tym, że jest to Pokémon Smok. Dobra, z mojej strony U-turn na początek. Wycofamy się i wrzucę do walki Pikachu, ponieważ no to będzie najlepszy przeciwnik na Sidrę. Choć ciekaw jestem, co Sidra zrobi. Mam nadzieję, że przetrwam ewentualną hydropompę czy coś tego rodzaju. Sidra ma nieprzeciętny specatak, ale... W sumie poza tym to niczym szczególnym ten Pokémon się nie charakteryzuje tak naprawdę. No jeszcze defense ma nie najgorszy. Żyje? Żyje. I mam się dobrze. Dobra, no to Thunderbolt i dobijemy Sidrę. Nie wiedziałem, czym Lens zacznie, dlatego też i tak musiałem się trochę pomieszać z tymi poksami, ale koniec końców jest ok. Rozwalamy Sidrę bez większych problemów. Dobra, kolejnym poksem Lensa będzie Aerodactyl. I tu może być trochę ciężko z doborem odpowiedniego poksa, gdyż Pikachu wydaje się być najbardziej odpowiedni z jednej strony, ale z drugiej nie wiadomo, czy nie będzie on wolniejszy od Aerodactyla. Kurde, to jest problem. Aerodactyl jest jednym z najszybszych Pokémonów w grze, więc jest szansa na to, że będzie on szybszy od mojego Pikachu, ale nie jest! No to powinien paść od mojego Thunderbolta, gdyż też wytrzyma. Trzyma się, skubaństwo! Wow, Earthquake! No nie, Pikachu padł. Tak, Pikachu zwiewa. No dobra, no to co ja tu wyślę do walki? W zasadzie każdy z moich poksów jest podatny, poza Starmie może na... Znaczy Starmie w sumie też może mieć Cruncha na ataki Aerodactyla. Dobra, więc muszę wysłać Starmie mimo wszystko. Dobra, Scald. Rock Slide, potężne uderzenie, mam nadzieję, że nie potknie tylko. Zabrało... W sumie wiesz, tak dużo jak myślałem, że zabierze, ale dobra, udaje się pokonać Aerodactyla i tu oni się serio nie leczą. Myślę, że będą jakieś full restore, leciały jeden za drugim, a tu nic. Dobra, Starmie zgarnia level, fajno. Level 5-6. Dobra, Pikachu niestety padł ofiarą. No i tak, teraz akurat kiedy byłby bardzo potrzebny, to go nie mam. Kiedy przydałbyś jakiś atak elektryczny, to też nie mam. Dobra, spróbuję wysłać Nidokinga, mam nadzieję, że jest szybszy od Gyaradosa. Powinien być. Thunder Punch powinien też i załatwić sprawę. Jak nie załatwi, to będzie bida. Dobra, Gyarados. Tu już powoli mamy też wyrównane levele z przeciwnikami, ale... na ogół trochę prowadzimy. Dobrze, Thunder Punch. No i prawie. A ten Waterfall, ale rypnie. Prawie wykończyło. Tak więc grubo, grubo.
Dobra, ale uda nam się wykończyć, myślę, już Gyaradosa. Thunder Punch! No, Pikachu to oczywiście by go załatwił bez problemu, ale no cóż, Pikachu padł, no to trzeba się męczyć inaczej. Dobra, no i czas na ostatnie parę Pokémon Flensa. Kolejnym boksem będzie Charizard. Tutaj mam nadzieję, że będę szybszy, gdyż tak na dobrą sprawę jednym moim Rocksteadem będę w sumie Charizarda w stanie załatwić, o ile trafię oczywiście i będę szybszy, a oczywiście nie jestem Air Slash, no i lipa. Kurde. O, 1 HP! Dobrze, Nidoking nas kocha i w ogóle super! Ale ten spudłował! Nie! To było słabe. Dobra, to myślę może Dragonite'a w takim razie, tak tymczasowo może? Wiesz, mam w sumie Thunder Punch, więc na dobrą sprawę to i Dragonite'a mógłbym się spróbować pobić. Chociaż tamten ma pewnie Dragon Pulse albo inne tego typu rzeczy, no w końcu jest smoczy trener, więc smocze ataki nie powinny dziwić na tego typu poksie. No szkoda, że Rocksteada Dragonite'a nie nauczyłem, no ale dobra, jakoś musimy sobie poradzić. Dobra, Thunder Punch! Wow, to jest szybsze nawet! Ale ten Charizard jest szybki, masakra! Dobra, 14 HP. Thunder Punch. Może będzie paraliż albo coś. Nic z tego. Jest! Jest! Ale fart. Dobra, jeszcze raz. Thunder Punch. Dobra, Dragonite załatwia Charizarda. Pięknie. No dobra, więc pozostają nam jeszcze smocze poksy tak naprawdę u Lensa. Pokonaliśmy wszystkie nie smocze, to teraz będą smocze. Dobra, i ten próbuje poznać Outrage. W sumie w tej walce Outrage byłby całkiem spoko, ale no zamiast czego go nauczyć, haha. U-turn też jest dobry, no ale z drugiej strony Outrage jest wiele silniejszy. Dobre pytanie. Ale tak, gdybym smoki uderzył Outrage, to jest tak, 120 razy 2 240, a Ice Punch może być razy 4, czyli 300. No dobra, na razie odpuścimy sobie tego Outrage'a. No wyjdziesz. Zatrzymaj stary, już mam dwa poksy z Outrage'em, wystarczy. Dobra, kolejnym poksem będzie kolejny Dragonite. Daleko też do walki, spróbuję wysłać właśnie Primeapa, gdyż on ma Ice Punch i jest w miarę szybki, może będzie szybszy od wrogiego Dragonite'a. Dobra, i Dragonite. Ciekawe, czy to jest jedyny Dragonite Lens, ale to jest ostatni Pokémon Lens, więc ma tylko jednego smoka. Powinien być szybszy, też jestem Ice Punch. No i ładnie tutaj przywaliło. Nie zamroziło niestety i Outrage! No powinienem to znieść. Fuuu. Albo i nie. Dobra, zapytanie. Czy Starmie jest w sumie szybszy od Primeapa? Zaraz to zobaczymy. Primeap ma speeda 157-154. Uuu, to takie... Na dwoje babka wróżyła, jak to mówią. Więc albo będę, albo nie będę. 3 w speedzie. Niby nie duża różnica, ale jednak. Teoretycznie Starmie chyba wyższego base speeda, ale zobaczymy. Dobra, jest Ice Beam, szybszy jestem. O tak, dobra, udało nam się rozgromić Dragonite'a Lensa. Tak naprawdę to był najprostszy do rozgromienia Pox, bo był poczwórnie podatny na lód. Dobra, Nidoking zgarnia level, fajno. I powinniśmy Lensa. No i tyle. Nie lubię się do tego przyznawać, ale jesteś w pierwszej klasy trenerem. Dobra, czyżbyśmy już zostali mistrzami, czyżby to już był koniec? Wciąż nie mogę uwierzyć w to, że moje smoki z tobą przegrały. Hawkins, jesteś naprawdę prawdziwym mistrzem Pokémon. Ach, fajnie by było, ale jednak pozostaje ci jeszcze jeden przeciwnik. Tym trenerem jest... Raczej nie Profesor Oak. O, hello Hawkins, cześć Hawkins, gratuluję, że wygrałeś z Lensem. Co taki zaskoczony? Haha, doskonały timing, profesorze. Hawkins, wciąż jeszcze jest jedna osoba, z którą musisz się zmierzyć. Profesor Oak, no cóż, nie do końca, to Peter. Pokonał Elitarną Czwórkę przed tobą, jest teraz mistrzem ligi. Dokładnie. W przeszłości trenerzy, którzy pokonali Elitarną Czwórkę, zostawali mistrzami. Czas jednak oficjalnie zadecydować, kto zostanie mistrzem ligi. Profesorze. Tak więc... Czy przypieczętuje pan mistrzostwo nowego mistrza, bo w ogóle się, że Peter, albo ten, kto wygra z Peterem, dobra, w każdym razie, wy dwoje staliście się Teamem Rocket w końcu. Teraz, idź dalej i zmierz się swoim z finalnym przeciwnikiem. Okej. Dobra, oczywiście nim pójdziemy dalej, to trzeba się poleczyć, bo na Petera trzeba być przygotowanym. To nie będzie taki łatwy przeciwnik.
Dobra, jednego Max Revive'a użyję. Użyję jednego zwykłego Revive'a. Dobra, i teraz tak. Hyper Potion na... może być Primeape. Może... dobra, na razie to odpuśćmy sobie. Zobaczmy, co ja mam w ogóle. Full Restore mam. Dobra, te akurat to będą dobre na te poksy. Mam też Max Potiony, ale dobra, to za moment. I Hyper Potion na Starmie. Niech Starmie będzie w pełni sił. Dobra, i teraz też nie wiadomo, czym zacząć. Więc zaczniemy może od... no, Primeape'a w sumie, bo on ma ten... swojego Jeterna, więc... więc spoko. No i jest Yone, jest i tutaj prawdziwa arena mistrzów, jest i też Peter, który został mistrzem. No to czas rozpocząć w milczeniu. Może nie do końca. Udało ci się, Hawkins. Kurze, wspaniale, czekałem tu na ciebie. Pokonałem Elitarną czwórkę i stałem się mistrzem. Prawdopodobnie słyszałeś o tym od profesora Oka, czyż nie? Od teraz mistrz będzie częścią ligi Pokémon dla każdego z trenerów. Cieszę się, że jesteś moim pierwszym przeciwnikiem, Hawkins. W takim razie jesteś jedynym trenerem, którego chcę przetestować. Na którym chcę wypróbować wszystko, co potrafię. Tak więc zawalczmy, Hawkins. Czas na walkę mistrzów. Tak więc jedyna walka z tą muzyczką. Dokładnie. Więc mierzymy się z mistrzem Peterem. Kurde, jak to brzmi. Który wraca walki? Pidgeotta. Dobra, leć Primeape. I walczymy. Dobra, tutaj mamy aż poziomy no, wyrównane. Ale dobra, do walki wyślę Pikachu, z tego względu, że nie chciałbym oberwać jakimś atakiem typu latającego, no, to mogłoby się nie lepiej skończyć na Primeape'a. Od razu Pikachu. W moją stronę... wow! Pidgeot mega ewoluuje! Tak jest, ten używa mega ewolucji. Ja też de facto mógłbym na niektórych poksach, ale oczywiście w drużynie nie mam nic, co używa mega ewolucji, więc... więc coś tak troszkę średnio. Dobra, Thunderbolts. Jestem szybszy mimo wszystko, mimo tego, że mega ewoluował swojego Pidgeota. Uff, ten się pięknie trzyma. Zobaczymy, co on jeszcze umie. Heat Wave. Tam nie powinno to zabrać mi aż tak dużo. W końcu jest to atak bez stabu i tak dalej. Pidgeot ogólnie mega, jako mega ewolucja. Ma dość sporo HP. Znaczy sporo HP, sporo specataku, to miałem na myśli. Dobra, w każdym razie udało mi się wykończyć Pidgeota. Troszeczkę się oberwało Pikachu, no ale cóż, w końcu wszedł z wymiany. Dobra, Dragonite rośnie w siłę. Dobra, koniec poksem będzie Vileplume. Do walki z Vileplumem mogę użyć w sumie Arcanine'a. Mój Flareblitz powinien być wystarczający. Dobra, leć Arcanine. Przez poprzednie dwie walki za bardzo nie miał okazji się wykazać. De facto mogę wystać też na Gengara. Crunchem by na pewno mógł coś tam podziałać fajnie, ale... no ale, dobra. Flare Blitz raczej załatwi Vileplume'a, tak jest. To jest porządne rypnięcie. Dobra, rozwalamy. Trochę punktów expa. Dobra, level 5-6 do Pikacza. No i dobra, kolejnym poksem będzie Slowbro. Tu znowu bym wstawił najchętniej Pikachu, ale no... nie wiem, czy mi się jeszcze nie przyda. No trudno, leć Pikachu. Nie mam za bardzo nic innego, co mógłbym wysłać na Slowbro. Mógłbym zaryzykować Nidokinga i Mega Horn, ale wątpię, żeby to wystarczyło, gdyż Slowbro ma kozacki defense. Slowbro też jest Pokémon, który może użyć Mega Ewolucji de facto. Ale Mega Ewolucja to jest technika, której w walce można użyć tylko raz. Jest to taka czasowa ewolucja Poxa. Dobra, więc serw w moją stronę. To już chyba raczej załatwi sprawę. Sorry Pikachu, że tak cię wystawiam. Dobrze. Pikachu dzięki naszej... raczej, no, miłości i zaufaniu był w stanie to przetrwać. No i jeszcze raz Thunderbolt. Wycofuję Slowbro na Marowaka. Wow. Dobra, oczywiście na nim mój atak nie zadziałał. Dobra, zmusza mnie do wysłania Dragonite'a. Już spodziewałem się jakiegoś ziemnego ataku. Dobra, leć Dragonite. Zastanawiam się, czy teraz użyć Surfa, czy może lepiej Ice Puncha. Ale myślę, że w sumie nie mamy spacza, dobra, więc pozostaje tylko surf. Dobra.
No to leci surf, który zabrał całkiem sporo HP Marowakowi. Ten pewnie użył jakiegoś Rock Slide'a czy coś takiego. No, Brick Break! Serio, nie ma żadnego innego lepszego ruchu na mnie? Dobra, więc Dragonite tu akurat ma luzik. Dobra, pięknie, kosimy trzeciego Poxa Petera. Nie tracąc jak na razie ani jednego. Choć był blisko co do Pikachu. Dobra, 1200 expa. I co dalej? Kolejnym Poxem będzie Jolteon. No to jak Jolteon, to wiadomo co, to Nidoking, oczywiście. Co najwyżej może mi jakimś Quick Attackiem przywalić, chyba że nauczył go jakiegoś Shadow Balla czy coś. Ale to i tak za dużo mi nie weźmie raczej. Nawet jakby był jakiś super efektywny Hidden Power, w co wątpię, to i tak za dużo mi to nie zdziała. No Quick Attack, oczywiście. Za mierne 15 HP. No i Earthquake. No dobra, rozwalamy Jolteona. I pozostają jeszcze dwa Poxy Petera. Dobra, no to kolejnym Poxem będzie ponownie Slowbro. De facto mogę już zostać. Powinien być w stanie już Slowbro wykończyć. Pytanie tylko, czy użyć Mega Horna, czy Earthquake'a. A, Thunder Punch mam, o. Full Restore jednak. Jednak się leczy. No Slowbro to akurat Pox, który mu się przyda. Jakby nie było. Wow, ale go... ale to przytrzymał ładnie. Dobra, mogę zaryzykować Mega Horna, mam nadzieję, że tylko trafię. Jest trafiony. Mega Horn jest atak do dość niskiej celności, ale mimo wszystko Slowbro to przeżył. Psychic, czy ja to przeżyję? Jest szansa? Jest, dobra. Przetrwałem. Dobra, to jeszcze raz Thunder Punch. Czy ma kolejnego Full Restore'a? Nie ma. Tylko on się widzę tutaj leczy. Dobra, Slowbro pokonany przez Nidokinga. Dobra. No i pozostaje nam jeszcze Rapidash. Rapidash będzie na pewno szybszy, więc tutaj już od razu wyślę może Starmie. Niech ma też udział w tej walce. Dobra. Light Stormy contra Rapidash. No dobrze, no to z mojej strony Scout. Team tutejszego rywala troszkę różni się od teamu rywala, którego mieliśmy w oryginalnych grach. Znaczy, stałym elementem tutaj jest, widzę, Pidgeot. I jakaś ewolucja Eeveego. Dobra, użyję może Psychic dla odmiany. Tak, ponownie Full Restore. Ale tak, jestem szybszy od Rapidasha, więc akurat pod tym względem jest spoko. Wykończę go kolejnym atakiem. Dobra, no to czas na ostateczny Scald. Zwycięski ruch! Dobra, i w ten oto sposób, moi drodzy, pokonujemy mistrza! Czyli Petera. Okej, przyznaję, Hawkins, jesteś najsilniejszym trenerem na świecie. Znaczy, na świecie to jeszcze bym polemizował, ale w Kanto praktycznie tak. O, kurczę. Już moje tutaj mistrzostwo się skończyło, co było naprawdę dobre. W każdym razie jesteś teraz mistrzem Hawkins, a ja, no cóż, ja będę musiał sobie obrać jakiś chyba nowy cel. Hawkins. Więc w końcu się udało, pokonałeś Ligę Pokémon. Naprawdę, moje najszczersze gratulacje. Urosłeś i stałeś, bo naprawdę urosłeś, od kiedy pierwszy raz złapałeś Pikachu i wyszedłeś z tym Pokédexem. Tak jest, Hawkins, jesteś już naprawdę wspaniałym młodym młodzieńcem. A i ty, Peter, ty też naprawdę... Resolve never losing her... ty też jakby... wielkim sercem przebyłeś przez tą podróż do samego końca. I też udało ci się. Widziałem to po twojej walce. Dzięki temu z serca byłeś w stanie powstrzymać... albo się powstrzymać od face... Dobra, w każdym razie mogłeś godnie zmierzyć się z Hawkinsem. Tak jest, więc... albo może dałeś się pokonać? No nie wiem, to by mi się nie podobało. W każdym razie dobra. Może być słabość, ale no cóż, dobra, mniejsza z tym. Pokazaliście naprawdę niesamowitą walkę. Dziękuję, profesorze Hawkins.
Rozumiem, że to nie jest tylko twoje zwycięstwo oczywiście, twoja wspaniała więź, jaką dziś ze twoimi Pokemonami przywiodła się tutaj. Tak więc pozwól, że pójdziesz ze mną. Pozwól za mną może bardziej, o. Dobra, więc idziemy razem za profesorem. Gdzie gra się nam zapisała. Więc gratuluję ci, Hawkins. To jest miejsce, gdzie zostałem zapisane na wieki osiągi wszystkich wspaniałych terenów tutaj w lidze Pokémon. To jest tak zwana Hala Sławy. W tym miejscu uhonorowani są wszyscy trenerzy, którzy osiągnęli ten cel. Tak więc, Hawkins, walcząc tutaj, stałeś się prawdziwym mistrzem. Pozwól, że zapiszemy twój osiąg ku pamięci wszystkim. Tak więc, wszystkie nasze Pokébole tak naprawdę zostają tutaj umieszczone. I dane naszych poksów zostają zapisane właśnie w Hali Sławy. No i tak, oto moi drodzy, kończy się poniekąd przygoda w lidze Pokémon razem z naszym Pikachu, Primeapem, Dragonite'em, Arcanine'em, Starmie oraz Nidokingiem. Udało nam się zdobyć tytuł mistrza, zapisać wspaniały osiąg w Hali Sławy i tak, zostaliśmy wielkimi mistrzami. No i na tym tak na dobrą sprawę gra Pokémon Let's Go Pikachu i Eevee też w zasadzie, bo to jest bliźniacza wersja, kończy się. Ale no kończy się tak nie kończąc się, bo zapewne każdy, kto grał w Pokémony, wie, że na przejściu ligi gra nigdy się nie kończy, zawsze jest coś jeszcze po lidze. I to samo też jest i tutaj, tu też jest jeszcze parę rzeczy, które po lidze można ogarnąć. Jest parę jeszcze Pokémonów, które pozostało mi do złapania, chociażby jeszcze jeden z trzech legendarnych ptaków, jeszcze pewien jeden Pokémon w Celurian Cave, kto no pewnie wiecie, o którego mi chodzi. Wciąż są jeszcze trenerzy teraz będą, których będę mógł pokonać, jak i również pewna nowa opcja, którą też będę mógł pokazać. Więc co tu jeszcze dużo mówić? No będzie się działo tak naprawdę. Będzie się jeszcze działo, tak więc to nie jest koniec serii jak najbardziej. No to cóż, mamy napisy końcowe. No i co? No to ja na razie się zawinę, tak myślę, no bo cóż tu więcej komentować, żeby mieć tu scenki z gier. Chociaż z drugiej strony, a co też będę się zwijał? Zawsze się zwijam z napisów, tym razem może nie będą aż takie za długie. W każdym bądź razie będzie parę scenek z gry. W sumie ta animacja wydaje się być cały czas ta sama. Być może tło tutaj z miast się zmienia. Teraz mamy Celadon, więc zobaczymy. Może jakaś scenka. O, dokładnie, napadający duch. Na pewno to nie są scenki z mojej gry, w sensie z mojego save'a, gdyż ja miałem tu zupełnie inne wdzianka w danym momencie. O, Pikachu znalazł klucz, fajnie, a tu mamy Lavender. Fajno, wszystkie miasta będziemy przechodzili. No cóż, ogólnie może podzielę się z wrażeniami z Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. No cóż, no gra w sumie taka spoko, na luźne pogranie sobie jak najbardziej. No średnio mi tak, z jednej strony jest to zawsze jakiś powiew świeżości, jakaś odmiana, jeśli chodzi o system łapania Pokémonów. Natomiast to, co miało tutaj miejsce, czyli że Pokémony no, się pojawiały tak, zamiast po prostu łazić po trawie i się lasowo pojawiały, czyli po prostu, że widzimy, w co wchodzimy, będzie też się pojawiało w następnych grach Pokémon zapewne, chociażby mamy potwierdzone info, że w Sword i Shield będzie miało to miejsce, natomiast będzie to takie hybrydowe, to będzie zarówno jeden system, jak i drugi występowanie dzikich poksów. Natomiast system łapania, no w końcu to jest Let's Go, tak jak cała nazwa mówi, system łapania Pokémonów z Go też został tu zaimplementowany, to taka właśnie hybryda, by zachęcić graczy Pokémon Go i tych, którzy grali w stare gry, by wrócili do tych nowych. Z jakim skutkiem? Trudno powiedzieć, w każdym bądź razie giera, tak jak mówię, na luźne pogranie naprawdę fajnie wyszła. Co do sceny kompetytywnej, jest też taka tutaj możliwość, też można tak naprawdę lamić jakieś poksy, szukać. Tylko w tym właśnie kwestia, że łapiemy po prostu poksy, łapiemy, nie hodujemy, tak? Czyli to jest podstawowa różnica pomiędzy właśnie takimi normalnymi wersjami. Ale de facto też tutaj można wyszukiwać określonych naturek, IV i tak dalej. I myślę, że też wam to wszystko pokażę
jak na przykład zdobywać Perfect Poki, jak shiny huntować. No i tak, wracamy do naszego miasteczka Pallet Town. Dobra. Mam już sygnał, że film trwa pół godziny, więc w sumie nawet ładnie się czasowo wyrobiłem z tym dzisiejszym odcinkiem. No i tak, kiedy tutaj już do domu wrócimy, mamy napis The End. Gra się ponownie zapisuje, no i lądujemy w naszym pokoju. Jest też Pikachu, który ma dla nas prezent. I dostaliśmy mały bukiecik. Okej. Dobra, więc tak, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Let's Go Pikachu Eevee to będzie już wszystko. Tak więc ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii, w którym to pokażę wam pewne nowe rzeczy, które odblokowują się po lidze Pokémon i być może udamy się jeszcze na poszukiwania nowych poksów, bo tak naprawdę jeszcze pozostaje mi do uzupełnienia Pokédex, którym jest 153 wpisy, mamy 149 Pokémonów widzianych, 117 posiadanych, więc na dobrą sprawę wciąż tam na przykład pozostają jeszcze ewolucje, chociaż to akurat jest łatwe do zdobycia. Ciekawi mnie w ogóle, gdzie Tauros występuje, czy w ogóle da się go złapać w tej grze, da się. Więc na pewno będziemy musieli połapać część tych poksów, Elektrobaza też będzie mieli okazję złapać, no i też wszystkie te inne elektryczne poksy, Farfetch, no wszystko tak naprawdę praktycznie da się złapać w grze, a czego się nie da złapać w tej grze, to się da złapać w drugiej grze albo w Pokémon Go. I też na pewno sobie coś przeszła, chociażby Kabuto, myślałem, że mam skamienne Kabuto, okazało się, że mam skamienne Omanite'a. I z Omanite'a przesłałem, no ale spoko, Kabuto też mam, też sobie przeszedł, tak więc żegnam się z wami ja, żegnam się z wami taneczny Pikachu. Okej, to było trochę śmiechawe, ale dobra, dzisiaj to będzie wszystko. Ja z wami się do usłyszenia w kolejnym filmie serii, to cześć. A jeszcze w sumie zapraszam was też na mojego Discorda i zachęcam do wsparcia w serii Patronite. No to tyle, to cześć.